Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Loop Hero. I cóż, w dzisiejszym odcinku, powiem wam szczerze, mamy wielki cel do osiągnięcia. W sumie nawet podwójny. Z jednej strony chciałbym ulepszyć cmentarz, tym samym dając sobie szansę na wskrzeszenie, plus kolejny jakiś taki przedmiot, chciałbym sobie miejsce na przedmioty. Do czego potrzebujemy właśnie, swoją drogą, dużo kamienia i no, kulki, żeber, że tak nazwę. Co nie powinno być wielkim problemem. Wcześniej czy później po prostu, wiecie, to osiągniemy. Oraz oczywiście w dalszym ciągu Intel Center, które w moim odczuciu może być jakimś takim punktem przełomowym, patrząc na te złote karty i inne takie. Ale mniejsza z tym, tak, zajmiemy się tym, gdzie idziemy ponownie moim ulubieńcem, czyli Nekromantą. I tak, ze względu na charakterystykę całej sytuacji, byłbym może skłonny póki co porzucić wampiry na rzecz skarbców. I tak, nie ma co tutaj dodać. Wyruszamy, akt drugi. I nic z tego nie mogę użyć standardowo, niestety. Ale dobra, mamy szkieleta. Grunt jest na tyle głupi, że szkielety atakuje, więc tak, super. O, są ruiny. Ruiny postawię blisko, żeby tam, wiecie, szybko dojść, coś dostać, a jednocześnie, żeby była chociaż nikła szansa na to, że nie dostaniemy jeszcze robaka. Dobra, pierwsza góra, tak. I dobra, udało się przejść. Jest dobrze. I właśnie jeszcze tak, póki powiem, znaczy zanim się bardziej wkręcę w to wszystko, takie delikatne ogłoszenie, tylko ponownie testuję trochę nowe konfiguracje mikrofonowe, więc jeśli będą jakieś problemy czy coś, piszcie w komentarzach, skarżcie się na wszystko, pozwalam wam. Ale tak, po prostu stwierdziłem, że to, co do tej pory osiągnąłem, to nie było najlepsze. Nie chcę czegoś więcej, więc ta standardowo mieszam z czymś, co było już w miarę dobrze osiągnięte. No i pewnie będzie jak zwykle kiepsko. Ale no, zaraz się zobaczy tak naprawdę. Dobra, no, wybaczcie tą krótką przerwę. Ale no, spowodowana była czymś dosyć istotnym. Całe szczęście była naprawdę krótka nawet dla mnie. Więc no, nie powinno być jakichś wielkich problemów z tym związanych, że nie pamiętam już co chciałem. Ale wracając tak, wiem, że mikrofon przyzwoicie brzmiał. Jestem świadom tego, że niepotrzebnie pewnie mieszam, ale ja tych, którzy jeszcze mnie aż tak dobrze nie znają od tej strony, po prostu mam obsesję na punkcie jakości dźwięku. Można tak to wręcz nazwać. Chciałbym, żeby to brzmiało wszystko jak najlepiej. Nie powiem, można powiedzieć, porównywalne do tych profesjonalnych po części youtuberów, szczególnie użytkowników. Bo no, żeby nie było, było ok, w miarę czy coś, super, tylko czułem, że było za dużo, powiedzmy, dolnych częstotliwości i trochę jeszcze inne delikatne problemy, nie będę tutaj, wiecie, szalił o wszystkim. I ogólnie chciałbym, żeby to wszystko było bardziej przejrzyste, bardziej jednolite czy coś. Dobra, po prostu ja ci tylko opowiadam, jakby to miało być coś mądrego i w ogóle. Tak szczerze, więc po prostu lubię się bawić dźwiękiem, chcę uzyskać jak najlepsze warianty czy coś. No i dlatego też po prostu wynikło jak wynikło. Przez to robię kolejne próbne ustawienia. Prawdopodobnie nagram na nich kilka odcinków. Zobaczymy jeszcze ile. I może potem znowu coś zmienię, albo jeśli będę zadowolony z rezultatów, to otworzę. Znaczy, jakie otworzę? No, zapiszę w mojej konfiguracji po prostu na stałe, wiecie, w formie pliku. Ej, inne takie rzeczy. Dobra, mniejsza, bo się rozgaduję na jakieś głupoty, zamiast skupiać na dostawianiu skał. Dobra, mamy ich 5, więc jeszcze 5 będą pierwsze gobliny. Nie ukrywam, chciałbym tego jak najdłużej uniknąć. Bo chociaż nekromantom nie sądzę, żeby miały być one wielkim problemem, to jednak. No, mówiąc szczerze, jeśli będziemy mieli ich za dużo, potem znowu to będę się wkurzał. Dobra, jedna sprawa jest taka, że teraz. Dobra, nie użyję tutaj lasek. I jeden jeszcze postawię tu, bo czemu by nie? Jak tam surowce? Okej, okay, tam mogę przełączać prędkość gry. Ale nie wiem, czy da się jakoś sprawdzić tutaj. O, mamy już pierwszy kamień. Nieźle. Szkoda tylko, że inne przydatniejsze rzeczy się nie pojawiły jeszcze do tej pory. Co my tu mamy? Czyżby kolejny świecznik? Tak, kolejny świecznik. Więc fajnie, fajnie.
magiczne HP nie najwięcej, ale zawsze coś. I pierścionek, regeneracja i 5 obrony, super, tylko no mamy 2 na max szkielety, więc no, tak trochę szkoda byłoby to porzucić. No, ale powiedziawszy szczerze, to takie właśnie wszystko, co daje mi dostęp do tego, jak to się nazywa, tego magicznego HP, super. To jest tak, pierścionek, który daje zwiększa poziom szkieletów, daje mnóstwo innych efektów, no co zamiast 1 plus 1 szkielet można chyba wziąć. I teraz tak, więcej magicznego HP, więcej tego, regeneracja taka sama, jeszcze poziom szkieletów, no jak wypłynek naprawdę pierwsza klasa się trafia. I miejmy nadzieję, że tak to pozostanie, bo jednak im lepszy ekwipunek, tym większa szansa na to, że mierzymy się jednak z finałowym bossem tego rozdziału, jeśli da się tak to nazwać. Au. Dzisiaj coś mam jakiegoś pecho farto, że często jak mówię jakieś takie głoski typu sici czy coś, to gwiżdża. Niestety zdarza się, ale nie wiem czemu, po prostu... Czy to jest potrzebne? Nie. Po prostu jakoś dzisiaj tego wyjątkowo nie kontroluję. Zazwyczaj nie mam takich problemów, ale jest jak jest, bywa różnie. I dobra, zobaczmy, co my tu mamy. To jest... W ogóle ewolucji, to tego nie potrzebujemy. Tutaj. Nie, to jest craft. Nie. To w sumie chyba nie mam tego czegoś, co potrzebuję najbardziej. No niestety. Więc nekromanto, idź. Idź czym prędzej, ciesz się swoją... Trudno powiedzieć wolnością, prędzej swoim losem, czy coś. Tak. Naprawdę ciężko mi określić, o co chodzi. Dobra, jest dobrze, mamy już komplet. A to tutaj, tutaj polanka, tak. A góra niech idzie tu, bo jednak jeśli tego nie zrobimy, to potem już idealnie, jak to byśmy mieli ukończyć górami, co dostalibyśmy tego, jak to się nazywa, goblina. Tak to przynajmniej będę już świadomy, że jak ukończymy skarbiec, przy użyciu oczywiście podkreślam. Wow, tak samo bezużyteczne. Tak po prostu przy użyciu skały, czyli zostawimy tutaj skały, to mamy jeszcze zero dosłownie wolnych pól, czyli od razu po prostu pojawią się gobliny. Tym samym, no. W sumie nic dobrego się nie trafiło nawet. A jak się nic dobrego nie trafia, to w sumie... Nie wiem, czym się mam przejmować w ogóle. Dobra. Latarnia. Większe obrażenia, delikatnie mówiąc. Niech będzie przy ruinach, bo jednak z nim mogą być różne problemy. Cmentarzyk zostawię tutaj? Muszę przyznać... Nie wiem, czy to tylko moje zdanie, czy coś. Ale... Strasznie małe po prostu te wędle się trafiają. Dostaliśmy achievement za chyba zrobienie bardzo, bardzo wielu kroków, czy tam wielu pętli. I teraz tak, co my tu mamy? Okej. Nie ma 10 na unik, ale 22 do summon quality. Inne efekty ma identyczne. Mniej szkieletów, ale mieć szansę na to, żeby były mocniejsze. Dobra, trudno. Będę potem płakał, ale niech będzie i tak. Tutaj mamy tam quality znowu. Jeśli porzucić regenerkę i trochę poziom, to byśmy mieli już naprawdę dobre quality. Dobra. Dobra, dawaj. Dawaj to. Czyli co? Teraz mamy tylko 2 szkielety. Definitywnie trzeba zaraz znaleźć cokolwiek, co będzie udostępniać funkcję przez jej więcej, czy coś. Dobra. Okej. Coś tutaj dobrego? Jeszcze więcej quality, tylko mocny poziom spadł. A na to nie mogę pozwolić. Więc tak. Nawet mamy 2 szkielety dobrej jakości. Z poziomem też wcale nie jest gorszym. Muszą wystarczyć. Oczywiście uciekły oba. No jakby inaczej. Po prostu to jest już klasyka, że zawsze kiedy już liczę na to, żeby być dobrze, że nie uciekną, że uda się zemścić coś, to takie nagle nope i uciekają. W sumie w tym momencie, kiedy mówię to nope, przydałoby się wrzucić oryginał tego od konstruktora z
Team Fortressa 2. W sumie bym to zrobił. Nie kłamiąc, nie oszukując, nie ściemniając, jak zwał, tak zwał. Posiadam to nawet chyba na dysku. Ale no, coś się teraz. Skeleton level. Co? Fajne, ale nie mogę. Zdecydowanie mniej, ale skeleton level więcej. Nie tak speed więcej. Zaryzykuję. I przy okazji, co tu mamy? Pierwsze dwa szkielety wyzwane w dzień. Dobra, tego nie do końca rozumiem, ale czy jakieś wzmocnione szkielety będą dołączać na każdym lupie do bohatera w bitwie? Dziwny trochę, ale zobaczymy, o co chodzi. One mają jakieś specjalne zdolności? Chyba nie. No szkoda. Ale no. Idźmy dalej, zajmijmy się tym wszystkim. Nie przejmując się konsekwencjami. I tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Przebili się. Niedobrze. Skoro wrogowi się przebijałem, to znaczy, że jesteśmy na punkcie, w którym powinienem zainwestować w lepsze HP, a nie w statystyki. Ale z drugiej strony pół poziomu szkieleta. Czy coś mi daje w ogóle? Nie, w sumie. Z powodu łatwiej będzie osiągnąć szkielety poziomu 5, ale... Dobra, no obecny moment jeszcze się wstrzymam w sumie. Bo nie wiem, czy warto będzie to zmniejszać, czy jak. Po prostu muszę ten talizman pilnować. No w sumie amulet talizman to może być. Określenie trochę błędne, mylne i tak dalej. Dobra, mniejsza. Bandyci. Bandyci mogą niszczyć przedmioty, co jest trochę wkurzające, ale nie sądzę, żebym musiał się nim jeszcze aż tak bardzo zajmować. Więc dobra. Wzywaj swoje dwa kościelce, widzisz. Jeszcze lepsze. Plusy do szkieletów. Tym samym mamy 4,60. Jeszcze nie 5, ale coraz bliżej. Lada moment może się udać osiągnąć 5. I dobra. Jak tam jeszcze przy okazji z moimi kulami nieumarłości, czy tak nazwę? Kulami żeberek i w ogóle... Żadnych. Chyba żadnych nie ma. Przydałoby się więcej cmentarzy. Szkoda tylko, że już nie trafiałem. Co by tu mówić? Ból. Ból, smutek, szałość. Dobra. O, co to jest? Nie. Nie biorę. No i dobrze, już coraz bardziej się zbliżamy do momentu, w którym będę musiał oficjalnie, ostatecznie zadecydować, czy chcę iść w ten poziom szkieleta, czy jednak powiedzieć, jaki poziom szkieleta, dawaj to mi tu ochronę. I szczerze, można to przestawiać. Dobra, można przestawiać, fajnie, nie wiedziałem, ale... I tak lepiej będzie chyba, jeśli zrobię to w ten sposób. Okej, 3 robaki to jeszcze nie tak źle. Tutaj też tak. Kolejny kokon. W sumie można tutaj, żaden problem. I no cóż, szkielety dłużej będę musiał rozwijać, ale przynajmniej będę bezpieczniejszy. Więc tak 100 coś HP w zapasie takiego magicznego, no... Moim zdaniem jest nieźle. Okej, dobra, chyba już rozumiem. Po prostu to powoduje, że chyba na aha! Dobra, czyli mam teraz takie szkielety, które ciągle ze mną będą chodzić, dopóki nie padną. Super! Super po prostu. Dobra, tutaj co my tu mamy? Samą quality 26%, nie. Skeleton level. Kosztem utraty HP 50 par, ale dobra. Definitywnie warte uwagi. I błagam, nie umierajcie mi szkielety. Nie umierajcie. Nie umierajcie, proszę. Wiecie, jeśli nie umrą, to będę miał ich dłużej ze sobą. I co tu jest? To... Stracę na tym w sumie około 40. Nie po to wróciłem do zbierania poziomu, żeby teraz z tego zrezygnować. Ale patrzcie, jak to fajnie wygląda na mapie. A dobra, one się nie regenerują. Szkoda. Szkoda. Ale no przynajmniej mamy jeszcze ich. I tutaj co to jest? Max Skeletons. Trzeba będzie wziąć.
tylko zamiast czego. Tu mamy regenerację, summon quality 22, skeleton level. A tu mamy quality więcej, ale nie mamy niczego poza tym. Dobra, tracimy 24 quality w zamian za to, żeby mieć miejsce na 3 szkielety. Tym samym znacznie uproszczając sobie życie. I tutaj co jeszcze? Mamy obniżyć level w zamian za kolejnego dodatkowego i więcej HP. Wiem, że trochę to kontrintuicyjne, ale 4 szkielety, no pomyślcie sobie w ten sposób. Nawet jak one padną, to teraz ma nic mniejszą szansę, czy coś będziemy mieli sporo ich, czy co. Tak. Dobra, super, skarbiec kolejny. Jeśli go chcemy, to trzeba będzie już gobliny wezwać. No trudno. Szybkie ukończenie skarbca, wiecie, priorytet. I nawet nie będę się pilnował, robimy w ten sposób, dawaj ta, co ty się trafi. Nic godnego uwagi, jak zwykle. Wioska tutaj, cmentarz tutaj, niech będzie, kolejne pajaki tu. I pomału zaczyna się dosyć mocno tłoczyć. W sumie teraz by się przydało, wiecie, ten perk, który podjeżdża szkielety się leczą, jak dobijają. A niestety go nie mam. Ale nie problem, i tak jakoś sobie poradzimy. Zastawa srebrna. Dwa do obrażeń przeciwko wszystkim nieumarłym. Fajne. Teraz amulet. Czym się różni? O jeden mniej. Prędkość taku quality. Regeneracja. Fajna, ale nie mogę. O, skeleton level. Tracimy też trochę, ale dużo większe quality. Niestety zejdziemy poniżej 4. Ja na to nie mogę sobie pozwolić. Więc jakkolwiek kusząca by ta książka była, nie była, no nie, po prostu nie mogę. I kolejne jakieś takie niezbyt ciekawe rzeczy. Dobra. Całe szczęście się jeszcze nie przebijają. Blisko są, ale no, jeszcze nie. Dobra, przebili się jednak. A to nie jest niczym dobrym. Oczywiście, żeby to był jakiś wielki problem, patrząc na to, że się przebijają, co tak. Okej. Okay. Na problem to jest w zasadzie takie, no okej, okay, przebili się. Ale nadal nie są w stanie mi zabić. Więc jest i tak bardzo dobrze. Gorzej, że się przebijają już tak bardzo szybko, nawet pojedynczni przeciwnicy. No teraz z tym to już jest naprawdę zdecydowanie gorzej. A ja nadal nie mam mojej kuli nieumarłych żeberek. Ważne, jak bardzo bym jej potrzebował. Nie ma i co. I zgubiłem rachubę znowu. I jaki postęp do goblinów. Więc ta. Jeśli się pojawią gobliny, mój błąd. Po prostu naprawdę. Nie chcę się teraz tego sprawdzać jakoś szczególnie. Po tym, jak już się pogubiłem. A pierwszy jakiś dobry. U. Naprawdę dobry. Podrzuciłbym do quality. O. Dobra. To był ten pierścień, który dawał 22 quality. Dawał też inne efekty, co prawda? No jeśli wrzucimy tak, mamy ile? 5-14. Ta będzie duża. Ale będziemy mieli quality. Więc tym samym mamy większą szansę trochę na wzywanie tamtych szkieletów, nie tracąc przy tym w sumie nic. Dobra, kolejne pole. Dostawię od razu w tym miejscu, bandyci, o nie. Ale obliwiony muszę zostawić na groźniejsze rzeczy. Więc tak, jakkolwiek bym nie lubił bandytów czy goblinów, to na ten moment mam ważniejsze sprawy do załatwienia. Dobra. Jakieś tam nagrody kolejne, coś tam w ogóle. Przebijałem się i to strasznie szybko. Niedobrze. Przydałoby się teraz naprawdę dużo samą quality wtedy. Bym się nie przebywać ani nic. I co my tu mamy? Max Skeletons zmniejsza albo jeden do levela. Trochę CHP. 3 szkielety też wystarczą. Więc ta, jakoś to przeżyjemy. Dobra, latarnia. Czy jest jeszcze gdzieś jakieś miejsce, które bym musiał szybko zlatarniować? Może tu w sumie. Dobra. Książka kiepska. Pierścionek fajny, ale nie widzę sensu. Ja bym znowu grał na 2 szkielety. Zaryzykujmy. 2 wyjątkowo potężne szkielety. Przynajmniej tak teraz dostaję tą trójkę, która będzie
O, krytyk. Niedobrze. Ło. Co prawda quality stracę całe, ale to się nazywa dobra książka. Bierę. I pierścień. To jest rzecz niezwiązany w ogóle z tym wszystkim. Chciałbym go wziąć, bo jest naprawdę fajny, ale 8 poziom szkieletów, no. No, to po prostu był... Nie, nie wierzę. Prawie 10 poziom szkieleta, no. Wy to widzicie? I teraz jeszcze tylko potrzeba najlepszej zdolności, jaka istnieje. Bingo. Sprawda tylko End of Battle, więc może nie być aż takie dobre, ale... Patrząc na to, jaka sytuacja wygląda teraz... Oj. To te dwa szkielety w sumie w ten sposób będą nieźle się mogły rozkręcać. Boże, tylko żeby mój szkieletowy obrońca już padł. Ale ta dwójka przynajmniej, widzicie, nie pada. Za szybko. Wszyscy uciekli, oczywiście. Jest takie to wkurzające. Dobra, mniejsza z tym. Pozbądźcie się ich. Dzięki szkielety. O, tak. I gobliny. Nawet wyczułem, nieźle. Tak. Jakieś dobre pierścienie są przynajmniej? Attack speed i quality. Szczerze, sytuacja nieciekawa. Po czym trochę obniżę znowu do 7. Chyba? Ta, 7. Ale 54 quality. Jak już te padną szkielety, wiecie, przynajmniej będę miał teraz sporą szansę na odnowienie sobie jakiś porządny. Chociaż i tak. Nie wygląda to zbyt ciekawie pod tym względem. Dobra. Cmentarz. Jak będzie tutaj. Wioska w sumie czemu nie tu. Okej. Okay. Jakoś to jest. W sumie odnowił się do pełna. Może poziom byłby mądrzejszym wyborem jednak, ale... Już nie chcę, wiecie, aż tak gdybać i aż tak sprawdzać wszystkiego. Wolę polegać po prostu na tym, co mam dobrze zrobione i tyle. No nie. Nie bierzemy. Tutaj fajne, tylko... O! Koalicji 26. Jeszcze mam poziom szkieleta i inne rzeczy. Ha, ha, ha. Oczywiście, że biorę to. Pomału podwyższam sobie znowu poziom szkieletów, jeszcze ulepszając inne statystyki, super jest. Tutaj nic ważnego, co? I te dwa szkielety nadal nieśmiertelne pod pewnym względem. Amulet fajny, tylko... Tak jakby to mówiąc, najprościej mamy lepszy. Okej, las. Bo i tak nie ma co z tym wszystkim zrobić. Kolejne pole bitwy. Nie wiem, czy to jest stosowna opcja i mądra w ogóle. Tak, kokon pająków. Kolejny skarbiec opróżniony. I czy dostaliśmy cośkolwiek dobrego? Z jeden do maks szkieletów. Poziom szkieleta tylko połówka. Więc sekundem stracimy, 5 HP tracimy. A 7 uniki jeszcze, no, jeden maks szkielet. Przytań 3 szkieletów wydaje się być sensowną opcją. I co? Już nie ma bezpiecznych miejsc na dostawianie ruin, więc stawiamy gdzie się da. Dobra. Kamyczek już i tak się nie interesuje tym, co, gdzie, jak, kiedy. Po prostu chcę jak najlepiej sobie poradzić ze starciem. I może odnaleźć właśnie jeszcze jakieś inne pojedyncze ukryte rzeczy, które by mogły wspomóc mocno sprawę czy coś. Tak postawiłem? Bezkarnie? Okej. Okay. Książka 4 poziomu, no proszę cię, gro. Za kogo ty mnie uważasz? Kolejne ruiny. Tam. I jak tam surowce? A w sumie mam ich sporo całkiem. Bo owszem, wiem, że mógłbym wziąć pewnie więcej i się tym nie przejmować jakoś szczególnie. Ale no, mówiąc szczerze, prawdopodobnie bym zakończył to wszystko w bezpiecznym miejscu, póki jeszcze, wiecie, mamy okazję. Niż potem żałować, że straciłem prawie wszystko. Jest to 6 pętla. O.
Więcej HP daje, jeden max szkielet. Stracę kolejne pół pozioma. Dobra. W sumie nie wiem, po co to robiłem, skoro i tak nie mam zamiaru niby robić kolejne pętli. I tak, pora powrócić. Zdobyliśmy i tak dużo. Można ulepszyć więcej rzeczy. Ale ja nie z tym przychodzę. Nie. Powiedzcie mi, że to są jakieś żarty. Ja tu już mam takie, dobra, nareszcie będziemy budować Intercenter, tu nie. Nie zrobisz tego. Cóż, chciałem zrobić taką przyjemną sobie rzecz i w ogóle wyjdzie jak zawsze. No dobra, bez zbędnego gadania, zarzucam nekromanty jeszcze raz na szybko. I teraz się trafia długa pętla, jak na złość. No nie wierzę. Normalnie nie wierzę, wiecie, no, czy już naprawdę się uda i będzie fajnie. A jest jak jest, więc nawet nie będę udawał, że mi zależy na tym, żeby teraz dobry jakiś wynik zrobić. Mówiąc szczerze, nie chcę żadnego dobrego wyniku, chcę teraz zdobyć tylko jedną brakującą żywność. Do widzenia z tym. Oczywiście, żeby nie było tego pociągu, żeby nie było, że tylko jeden kawałek żarcia i tyle. Ale no, rozumiecie chyba, o co mi chodzi. Mocno wkurzające. Czemu nie atakują mnie? To jest naprawdę wkurzające. Dobra. Cokolwiek. Dobra, ruiny. Może nawet w nich coś odnajdę. I teraz jak na coś szkielet, kiedy mam magiczne HP. Gorsze? Cokolwiek jest? Dobra, super. Fajny kawałek żywności, co? Trzy kawałki żywności? Fajnie. Tylko, na co to pomoże? Dobra, to jest też jakieś fajne miejsce na ustawienie latarni? W sumie tak, tutaj. I dobra. Po prostu zabijcie. Jak jest okazja. Kolejne ruiny tu, żeby idealnie nie stanąć, kiedy jestem blisko. Jeszcze jest spotkanie po raz pierwszy z robakami. Okej. No i się pojawił. Zresztą, żeby nie było dalej, nie jestem pewien, czy to są jakieś zwykłe robaki, czy coś. Czy bardziej to jest w kontekście tylko nazwy? Nie ważne, po prostu. Dla mnie zawsze będą pustynne robaki, czy ruinowe robaki pustynne. Pustynne, ruinne, no wiecie, o co chodzi, dobra, mniejsza. Może zacząć się napętlać i gubić we własnym gadaniu. Czyli w sumie taki trochę standardzik, ale uznajmy, że nie jest standardem aż takim wielkim, czy coś. Dobra. Górki. Budujemy oczywiście taki standardowy schemat ósemki. Przy czym dziewiąte pole zostawię puste. Wiecie, taki na wszelki wielki. Nie było problemów. Dostajemy znowu tę bezkształtną masę, która nie jest mi do niczego potrzebna na obecny moment. Żeby nie było, oczywiście te wszystkie kule ewolucji, czy co to tam jest, mogłyby się przydać, ale ja bardziej potrzebuję innych trochę rzeczy. Okej, na tak speed i jeszcze 24 do samą quality. Niezły starcik, naprawdę niezły. Oj, najgorsze. Zdaje mi się, że pojawić akurat w miejscu przy nich. Dobra. Las to od razu... Lasa bym postawił jeszcze z dala od ruin, żeby nie powtarzać swoich własnych błędów, czy coś. Dobra, są szkielety, jeden jest tym lepszym. I nawet udało się ubić robaka. Większe co? Dwa obrony, unik, regeneracja. Nie najlepsze, ale... Jeden musiał uciec. Jakby inaczej, po prostu bez ucieczki to nie ma przebacz. Ale wiecie, na start naprawdę super rzeczy. Nie ma co narzekać. Dobra, fajnie. A pierścień jakiś dobry. 4 do tak speeda, tu mamy inne fajne rzeczy. Dobra. Serio uciekł? No bez przesady. Czemu gry jesteś taka niesprawiedliwa? Ej, no cóż, chyba trzeba przywyknąć do tego wszystkiego. I to nawet mocno przywyknąć. Czy tego chce, czy nie. Dobra, książka zdecydowanie lepsza, więc wymieniamy. I dobra, drugi poziom szkieleta. Sprawdzę na trzeciej pętli, to już pewnie za wolno, ale... Co ja będę narzekał? Ważne, że cokolwiek mamy. Okej, kolejna góra. Tylko zanim to trzeba jeszcze tego szkieleta się pozbyć. Tak, tutaj. Okej. I no idziemy. Nieprzerwanie przed siebie. Licząc na to, że może coś się jednak uda zrobić.
Przydałoby się większa prędkość ataku zdecydowanie. I więcej szkieletów. Gorsze, więc nie ma jak. To tak, tutaj. Skałki, super. Kolejne kamienie. Jakby one do czegokolwiek jeszcze były potrzebne. I żeby mi było tak, jestem świadom, że pewnie jak tylko zacznę coś budować, to nagle będzie takie: halo, ale gdzie się podział cały mój kamień? Czy coś? No, obecnie mamy są cenniejsze rzeczy niż kamień do zbierania. Okej, tyle samo życie. Nie daje obrony, nie daje regeneracji uniku, daje samą quality i skeletal level. Dobra, oczywiście. Nadal co prawda niestety mam tylko dwa szkielety. Ale no może będzie przynajmniej przyjemny z tym, że wiecie, no, będą jakieś wszystkie poziomy czy coś. I quality w sumie mam 49%, ale nie. I tak się pojawiają standardowi, bo jakby inaczej. Okej, samą quality tak samo. Znaczy, tak samo, tylko więcej magicznego HP. I unik zamiast poziomu szkielta. Przemyślę jeszcze. I teraz tak, tutaj mamy samą quality 24. A tu mamy skeletal level. Ten skeletal level nic nie zmienia. Więc tak. Dorzucamy samą quality 73%. No. Jeśli uda się dobyć softówkę, to mam nadzieję, że w ciągu będę widział tego typu szkielety. Albo jeszcze lepsze jakieś, nie wiem, tajemnicze osobliwości czy coś. Ale mniejsza. Dobra. Bij i zabij po prostu w szkielecie. Jakiś dobry pierścionek. Wytłumaczcie mi, jak to jest, że każdym razem, kiedy nie wyciszę telefonu, to akurat zdarza się coś takiego całkowicie przypadkiem, że mi ktoś weźmie i zadzwoni. Boże, naprawdę proszę to wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem i nie chcę zrozumieć. Czy może rzeczywiście właśnie chciałbym zrozumieć, ale nie jestem w stanie. Ale to zawsze wkurza. Po prostu nieważne co, jak, gdzie, kiedy telefon nie jest wyciszony, to muszą mi dzwonić. Ale jak jest wyciszony grzecznie, tak jak zazwyczaj go mam, cisza. Nikt się nie odzywa, nikt się nie pojawia, nikt niczego nie chce. Dobra, mniejsza z tym, co sobie tu mamy. Tego nie rozumiem, czy to dostaje życie normalnie, czy jak? To fajne, ale nie. Wezmę szczerze tym razem to. Jeszcze tak wezmę tam te dwie, trzy może pętle. Dobra, dwie max pętle. Tak dla utrzymania tempa, że tak nazwę. Może nawet jedno mi się będzie kiepsko. Głównie po to, wiecie, żeby spróbować jeszcze zdobyć tą brakującą żywność. Bo jednak no. Bez tego, co nie sądzę, żeby cokolwiek miał osiągnąć. I jak już to zrobimy, to oczywiście o wszystkim ja spokojnie będę mógł zakończyć przygodę. Miejmy nadzieję, że Billions Intel Center. A jeśli nie, co? Sam nie wiem czym. I tym razem zrobię jeszcze jedną głupotę, skoro i tak to się już raczej kończy moja przygoda. Postawimy harpię. I w sumie fajnie by było, gdybym chociaż raz dostał efekt tego perka, którego wybrałem. A nie, że ciągle dostaję tylko gałęzie zwykłe. Ale co się dziwić? To już po prostu mój fart. Ja ci za szybko te... ile tam było? 2% nie zadziała. Ale cóż. Mówiłem, że idę po surowce, to chcę to po prostu zmaksymalizować do końca. 1% więcej. Bierę. A on może się już w ogóle... Nie, dobra. On się już nie może później jeszcze bardziej rozpaść. Dobra. I znowu były to zwykłe kawałki. Niestety. I w sumie niedobrze. Naprawdę. Niedobrze. Z tego co widzę, co... Łatwo ubijają moje szkielety. Ale sam nie mam za bardzo szansy przeciwko nim. Super. Dostałem kawałek tylko. Co z tego? Prawdopodobnie będę zmuszony teraz tego użyć. Jeśli będą jakieś problemy, wiecie, z walką czy coś. Bo nie ukrywam, szkielety mam naprawdę słabe, jak na tyle te rozgrywki, moim zdaniem. No ale cóż. Nie zmienię tego. Nie da się. Nie podeszły przedmioty i tyle. I w sumie nie wiem, po co powtarzam, tak ciągle o tym mówię. Samą koalicję w sumie.
Moc tym spadnie. Szkielety już są w połowie drogi do trzeciego poziomu. Może to jest mądrzejsze, dobra. Chociaż w sumie, no nie do końca, miałem prawie 100% teraz. 25, więc w sumie sobie utrudniłem jeszcze życie. Przez to, że częściej będę wzywał podstawowe szkielety. No. Gdzie max HP? Kosztem czego? Czyli jaki max HP? To magiczne HP. Nie ma sensu tego brać. No i definitywnie to już będzie ostateczna pętla. Zrobiłem tu za dużo błędów i wziąłem jeszcze też ten perk, który nieszczególnie, powiedzmy sobie szczerze, sprzyja podejściom, które mają na celu pokonać bossa, a nie po prostu generować jej zasoby. Więc tak. Zobaczymy, jak to wyniknie teraz z nimi. Jak bardzo będzie to porażka i inne takie sprawy. Albo wszystkim już. Miejmy nadzieję, że zakończymy przygodę z pozytywnym rezultatem, bo jednak mamy to, po co przybyłem i tak. W sumie nie wiem, czy jest coś, co dodawać po prostu. Oczywiście wszystko uciekło. No, i w tym momencie odchodzimy. Mamy, co mieliśmy mieć. Więc budujemy Intel Center. Dobrze, działa, jest. A postawię w sumie tutaj, bo czemu by nie? Jakiś dialog. Okej, okay, a to czego udało nam się nauczyć? Dobra. Świat składa się z ciemności, fragmentów twojej pamięci. Przez krótki okres czasu. Nic nie jest stabilne. Ale to nie jest też do końca prawdziwe. Istnieją bowiem kluczowe wspomnienia, które drastycznie zmieniają wszystko. Przez utrzymywanie logów twojej ekspedycji. Przez utrzymywanie logów twojej ekspedycji, czym opowieści swoich ekspedycji, czym doświadczeń, inaczej to mówiąc, jak dokumentacji, udaje nam się łączyć kawałki obrazka. Po prostu udaje nam się właśnie łączyć kawałki obrazka. Byłoby dużo łatwiej, jeśli wszystko nie byłoby takie bezkształtne. Pamiętaj, jakakolwiek wiedza jest bezcenna, więc nie zapomnij się nią podzielić. No, wspólnie zdecydujemy, jakie. Najlepiej będzie, jeśli wspólnie zdecydujemy, jakiej użyć, czy coś. Dobra. Pamięcel Center i Encyklopedia. Okej, czyli tu mam informacje o różnych rzeczach. Wasteland. Fajnie, czy mam informacje o wszystkich polach w tym miejscu, tak. No. Czyli dobra, czy możemy tutaj przeglądać po prostu informacje o wszystkich polach, jakoś innych takich rzeczach. Ciekawe. Ciekawe też, czy jest jakiś inny, powiedzmy, że tak nazwę, inna rzecz, ale nie, widzę, że nie. Po prostu są te informacje o tych wszystkich polach i o złotych kartach, których w sumie nie znam. I tak, pospolici wrogowie, szkielet i tacy, jak widać, różne rzeczy. Ale też nie są wszyscy pospolici, widzę, że jest jeszcze dużo do odkrycia. Nawet bardzo. No i bossowie. Jest ich 6. Okej. Trochę takie smutne, że zdradzałem tutaj o wszystkim, ale. Nawet dialogi są tutaj brane pod uwagę. Okej. Ciekawe. No i tu nawet są opisy. Fajne. Dobra, wiesz co, nawet nie wiem, czy jest sens dalej coś gadać, mówić i przedłużać. Poza tym, że z tego co widzę, to chyba mamy też odpowiedź na tajemnicę. Pytanie, czym było tam to wszystko, czyli to jest kula tego kraftu. Ale dobra, mniejsza. Jeszcze zobaczymy, co tutaj jest potrzebne. Nie umarli i wampiry. Czyli wiem, na czym będziemy musieli się skupić, żeby zbierać te materiały.
Ale dobra, no wybaczcie, że tak przedłużam i sprawdzam takie dziwactwa. Po prostu... Ej, by to nie chcę powiedzieć. Po prostu chciałbym wiedzieć wszystko o tym i tak dalej. O, proszę. Mamy limit 15 kart teraz, nie 12. Mam jakieś pustynie. Teraz mniejsze? Życie każdej istoty o 0,5%, a tutaj krypta przodków. Plus 3 życia za każdego wroga z duszą pokonanego. Super. A o. Co? Tego nie ogarniam. Odejmuję bonus do życia z pancerza. Mhm. I daje jedno wskrzeszenie po śmierci. No. O, proszę, i to jeszcze zaznaczamy, a to nie zabiera limitu kart. Dobra, wiecie co? To fajne, fajne. Definitywnie, jak będziemy mieli kolejne jakieś spotkania z tym wszystkim, będę musiał to posprawdzać. Ale na obecny moment to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że były takie nieudane rzeczy, pełno zlamin, takie dalej i tak dalej. No ja byłem bardzo zadowolony, powiem wam szczerze, czemu jestem w sumie z tego podejścia. I tak, następny cel, ulepszyć cmentarz. Ewentualnie, jeśli nie ulepszyć cmentarz, to czy jest coś takiego też wartego uwagi? Okej. Okej, ciekawe. Ciekawa opcja, naprawdę. Las. Potrzebuję jeszcze jednej kuli ewolucji i dodaję dwie karty. Warto będzie wiedzieć, chyba to zrobić. Nie jest to może najlepsze, ale przynajmniej będziemy mieli jakiś lasek. Tutaj jest jeszcze rzeka. Fajne, fajne. I... O, laboratorium. Czym... Nie, to jest biblioteka, nie laboratorium. Powiem wam szczerze, może być ciekawe. Definitywnie może być ciekawe. Ale tak, jak już mówiłem, to tyle, więc no po prostu do zobaczenia w następnym odcinku, no i trzymajcie się. Hej, hej.